Marek Molak, już jesteśmy po najważniejszej ceremonii ważenia, po najważniejszym elemencie przed jutrzejszą walką. Jak nastawienie? No, jestem mocno sfokusowany na swoim celu. Idę zrobić swoją robotę, jestem doskonale przygotowany. Także tak jak mówię, robota jest do wykonania, jestem skupiony właśnie na tym. A nastrój jest bardzo dobry. Jestem naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji fizycznej i psychicznej i mam zamiar to jutro pokazać. Lwa dzisiaj nie było, lew nie dotarł na ważenie. To bardziej zmobilizowało czy bardziej zdenerwowało troszeczkę? Nie, absolutnie mnie to nie zdenerwowało, dlatego że ja też dzisiaj jechałem tutaj z Warszawy. Wiem jak wyglądała sytuacja, był jakiś bardzo duży wypadek między Radomskiem a Częstochową. Wszystko stało zakorkowane, ja również. Droga, która miała się skończyć o 17, skończyła się po 18, więc jakieś tam dosyć mocne przedłużenie było, dlatego doskonale to rozumiem. No i tak się jutro zobaczymy. Nie uniknie mnie, nie schowa się przede mną. Ja jestem gotowy na jutro i zobaczymy, jak tam on. Pocieszę pana, bo pociąg nasz spóźnił się 95 minut też. Jeszcze raz do mnie powiesz, pan, już ci nigdy nie udzielę żadnego wywiadu. Dobra, przepraszam. Słuchaj, zapytam tak, ważenie to wszystko do ważenia, nie było problemu ze zbijaniem? Robiłeś w ogóle jakąś wagę, czy nie? Wiesz co, podciągnąłem trochę wagą do góry. Wiem, że lew jest ode mnie odrobinę cięższy. Myślę, że udało się mniej więcej wyrównać limit teraz. Nie wiem ile on waży, no dzisiaj się nie przekonałem. Zakładam, że w granicach 85 kilo. Moje 82-200 to jest doskonała waga dla mnie. Czuję się w niej naprawdę bardzo silny. No i też szybki, nie zabrakło mi dynamiki. Nauczyłem się przez parę miesięcy bardzo dobrze pracować nad z tą masą. Nie męczy mnie i mam zamiar pokazać, jaką zrobiłem robotę. Bardziej zaskoczył brak Darka, czy bardziej zaskoczyło wejście Rutkowskiego do gry? Nie no, wejście Rutkowskiego to pozamiatało tutaj wszystko. Wszystkiego się po MMA VIP można spodziewać, ale Rutkowskiego się dzisiaj nie spodziewałem, szczerze mówiąc. No ale widzisz, no, ściągamy fantastyczne osobistości i ludzie chcą to oglądać. To w takim razie tak, życzę jutro powodzenia, życzę, żeby nikomu się nic nie stało i żebyście dali dobrą walkę i co? Zobaczymy, jak to będzie jutro wyglądało wszystko. Super, bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam wszystkich do wykupienia pay-per-view z mojego reflinka. Wesprzecie mnie w ten sposób w przygotowaniach do następnej walki. Pozdrawiam. Marek Molak, dziękuję.